W dzisiejszym odcinku pokażemy, w jaki sposób poprawnie zbudować krzywą C oraz tłumaczymy, w którym miejscu powinna się znaleźć. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć. Skąd przyjechałaś? Z Nysy. Gdzie na co dzień szkolisz? Tak jest, prowadzę swoje centrum szkoleniowe właśnie w Nysie. A na jakiej ulicy? Na Królowej Jadwigi. A no przecież, na Królowej Jadwisi. Zapraszamy do centrum szkoleniowego, a teraz zapraszamy do odcinka, w którym odpowiemy na pytanie, które często sobie zadają początkujące stylistki. A jest to? Jak budować krzywą C oraz to, jak jej nie budować. Zaczynamy! Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to Acid Free Primer, Perfect Base, Easy Shape Light Rose, Cover Pink, Wet Look. Ponadto Fresh Cuticle numer 9, pilnik o gradacji 100x180, buffer o gradacji 180x220, fioletowy cleaner, fioletowe formy, cleaner Shea Shine i pędzel Cupcake Brush. Początkujące osoby często zadają pytanie, czym jest krzywa C, a jak już wiedzą, czym jest, że jest taką główną krzywizną paznokcia, to też zastanawiają się, po co ona jest i w zasadzie, gdzie ona się zaczyna i gdzie ona się kończy. Zatem krzywa C jest to górny łuk paznokcia, który, jak spojrzymy sobie z przekroju, zaczyna się przy skórkach, przechodzi przez apex, aż do końcóweczki wolnego brzegu. Jest to strategiczne rozłożenie materiału, dzięki któremu konstrukcja paznokcia jest dużo bardziej wytrwała i jest w stanie przeżyć jakieś puknięcia czy inne historie. Jest po prostu odpowiednią konstrukcją dobrze zbudowanego paznokcia. Przed przystąpieniem do pracy, jak zawsze, dezynfekujemy swoje dłonie, zakładamy rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekujemy dłonie klientki. Pilnikiem 100x180 gradacją 180 skracamy wolny brzeg naturalnego paznokcia i matowimy płytkę. Robimy to bardzo delikatnie, ruchem do dołu. Pilnikiem trzymamy tak, jakby miał zaraz wypaść nam z ręki, aby nie używać siły w trakcie matowienia płytki. Frezem Indigo Cuticle numer 9 na obrotach między 15 a 18 tysięcy odsuwamy skórki. Chwytamy palec klientki od góry i odciągamy delikatnie wał boczny. Za jednym razem staramy się odsunąć skórki i usunąć nabłonki. Pracujemy od prawej do lewej strony, starając się nie dociskać frezu do płytki. Powstały pył odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Nasączamy wacik fioletowym cleanerem i dokładnie odtłuszczamy naturalną płytkę. Fioletowy cleaner to niezbędnik w pracy salonowej. Wiem, powtarzam ten frazes często. To żaden frazes. To jest święta prawda stylizacji paznokci. Fioletowy cleaner zawiera octan butylu, który to z kolei dehydratuje naszą płytkę, czyli wyciąga z niej wilgoć. Zanim położymy jakikolwiek produkt przedłużający, światłoutwardzalny, najpierw dehydratujemy naszą płytkę właśnie fioletowym cleanerem, czyli nasączonym w waciku cleanerem przecieramy płytkę po całej długości, dzięki czemu usuwamy pył, usuwamy ewentualne zanieczyszczenia i wyciągamy wilgoć. Dlatego kolejne warstwy, które nałożymy i utwardzimy, będą pięknie przylegały do naszej płytki. I jaki będzie efekt? Nie będziemy mieli żadnego liftowania, żadnego zapowietrzania. Możemy być pewni, że nasze paznokcie będą bez zapowietrzeń. Oczywiście, jeżeli nie będzie żadnego błędu w stylizacji, bo nawet jeżeli zdehydratujemy 2 litrami fioletowego cleaneru, a potem zalejemy skórkę, no to siła wyższa, sorry, nie da się. Ale jeżeli wykonamy całą stylizację zgodnie z literą prawa, czyli tak jak ma być, a użyjemy fioletowego cleanera, to mamy jak w banku, że nie będzie żadnych zapowietrzeń. Czas na przygotowanie formy. Przecinamy górną perforację i wyrywamy jajeczko. Dzięki temu, że jeszcze nie odkleiliśmy formy od papierka, możemy ją sobie przyłożyć do paznokcia i nie będzie nam się kleić do rękawiczek. Podkładamy formę i oceniamy, w którym miejscu ją dociąć, aby dopasować szablon do płytki. Wycinamy nożyczkami jednym ruchem na kształt paznokcia naturalnej płytki, a następnie odklejamy od papieru i podkładamy pod paznokcia. Zaklejamy pierwsze skrzydełka i wykonujemy nacięcia boczne, aby uwolnić opuszek. Zbudujemy migdał do numeru 3 na formie, dlatego zamykamy ją o 3 oczka dalej, czyli na numerze 6. Na naturalną płytkę aplikujemy Acid Free Primer i malujemy wzdłuż płytki, tak jakbyśmy pokrywali ją zwykłym lakierem. Nakładamy niewielką ilość bazy Perfect Base. Przy pomocy pędzla do żelu numer 6 wcieramy ją w taki sposób, by było widać ruchy pilnika po matowieniu. Bazy nie może być zbyt dużo, żeby paznokcie nam się nie zapowietrzały. Jeśli warstwa bazy jest zbyt obfita, wycieramy nadmiar produktu z pędzla o suchy wacik, następnie ściągamy nim nadmiar bazy z paznokcia.
utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Nabieramy na pędzel niewielką ilość żelu Easy Shape Light Rose i przesmarowujemy naturalną płytkę, dobieramy większą kulkę i zrzucamy na formę. Rozciągamy masę od jednego boku do drugiego. Wyprowadzamy krawędzie boczne i tworzymy szkielet paznokcia w kształcie migdała. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. A jeśli nie wiecie, którym żelem będzie Wam się łatwiej pracowało, czy Gala, Redco, czy samopoziomujący, mamy na to rozwiązanie. Można sobie kupić tego maluszka 5 ml i przetestować jedną i drugą wersję. To jest ewidentnie wyjście frontem do klienta. Chcemy, żebyście spróbowali i sami podjęli decyzję, bo wiecie, oglądać filmiki i patrzeć, jak pracują inni, to jedno, ale potem mieć ten żel pod pędzlem i się z nim zakolegować, to drugi temat. Ściągamy formę, naciskamy na nią palcami z obu stron, zgniatamy pod spodem, odklejamy od palca i ciągniemy lekko w dół. Zobaczcie, tak jest nieprawidłowo. Błędem jest nałożenie większej ilości materiału na szkielet bez warstwy poślizgowej. Ciągnięcie produktu przez środek paznokcia i chaotyczna praca pędzlem. Nie pracujemy jak produktem poziomującym od góry do dołu i na boki. Praca w taki sposób sprawi, że nie zbudujemy poprawnie krzywej C. Aby wyrównać doły, które stworzyliśmy, pędzlem cofamy żel bliżej skórek bardzo wolno, aby nie wtłoczyć pęcherzyków powietrza. Rozkładamy masę przy skórkach, staramy się robić to bardzo dokładnie. Pracujemy niemal w powietrzu, nie dociskając pędzlem do żelu, formujemy apeks bardzo delikatnym ruchem od góry do dołu i od prawej do lewej strony rozciągamy żel. Jeśli nam go zabraknie, dobieramy kolejną kulkę i rozkładamy aż do wolnego brzegu. Pędzlem pracujemy na powierzchni masy i równomiernie rozprowadzamy ją po paznokciu. Aby uzyskać krzywą C, końcówką pędzla wyciągamy delikatną nitkę produktu i formujemy krzywą od góry do dołu i od jednej do drugiej strony paznokcia. Gdy pracujemy żelem galaretką, po utwardzeniu zawsze zostaną jakieś nierówności, które będziemy potem sobie opracowywać pilnikiem. Jeśli ten rodzaj materiału do Was nie przemawia, to pokażemy Wam, jak pracować produktem samopoziomującym. Układamy niewielką ilość żelu Cover Pink na całej długości paznokcia, tworząc warstwę poślizgową. Nabieramy większą kulkę żelu, rozkładamy wyłącznie na środek, na 1/3 powierzchni paznokcia naturalnego, tworzymy apeks i dojeżdżamy do skórek. Dobieramy produkt i staramy się stworzyć krzywą C, zanim do końca rozprowadzimy żel na paznokciu. Cienkim pędzlem Master Nail Art 006 dojeżdżamy do ścian bocznych, jeśli potrzeba, odwracamy rękę do góry, aby produkt się wypoziomował. Następnie utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Żelem samopoziomującym pracujemy inaczej niż galaretką, co jest logiczne, jak się pomyśli, że żel samopoziomujący będzie nam się rozpływać. Galaretka ma bardziej formę taką skupioną, która sprawia, że my ściągamy galaretkę w tą stronę, w którą chcemy, a samopoziomujący żel nam się rozpływa. Zatem naszym zadaniem jest go ułożyć na środeczku paznokcia i troszkę mu pomagając pędzelkiem sprawić, aby pięknie nam się rozłożył po całej długości paznokcia. Odwrotnie z galaretką. I dlatego, jeżeli podpatrzymy technikę ułożenia produktu przy pracy galaretką i będziemy chcieli ją zastosować, pracując żelem samopoziomującym, na bank zalejemy skórki. Zawsze bądźmy świadomi, jaki produkt obecnie nakładamy na paznokcie, żeby dostosować sposób, styl pracy do parametrów tego produktu. To tak jakby jeść zupę widelcem albo kroić chleb łyżką. No i wiecie, czy to wina chleba, czy widelca? Nie, po prostu musimy wiedzieć, w jaki sposób się zabrać do tematu, aby działać efektywnie i się najeść albo zrobić dobre paznokcie. Warstwę lepką usuwamy za pomocą wacika nasączonego cleanerem Wipe Off. Pilnikiem o gradacji 100x180 nadajemy paznokciowi pożądany kształt i wyrównujemy wolny brzeg. Opracowujemy materiał przy skórkach od jednej strony do drugiej. Następnie modelujemy krzywą C od skórek aż do wolnego brzegu. Opracowujemy ściany boczne ruchem od dołu do góry lub w dwie strony. Kontrolujemy to, czy powierzchnia jest równa, patrząc na wprost od strony tunelu. Prawą stronę opracowujemy, chwytając palec klientki od góry i tak samo jak poprzednio wyrównujemy ściany. Trzymamy pilnik na prosto, aby wyprowadzić krawędzie boczne i podnosimy, tworząc delikatny łuk. W taki sam sposób wyrównujemy drugą krawędź. Ramiona tunelu muszą być na tym samym poziomie.
na sam koniec wyrównujemy linią włosa. Przy pomocy buffera o gradacji 180x220 wygładzamy powierzchnię paznokcia i odpylamy pędzlem cupcake brush. Odpychamy skórki metalowym kopytkiem i pokrywamy wet lookiem. Dokładnie dojeżdżamy produktem do skórek, uważając, by ich nie zalać. Dokładamy odrobinę więcej topu i rozprowadzamy po powierzchni paznokcia. Dzięki temu uzyskamy idealną linię światła. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Odczekujemy około minutę po wyjęciu dłoni z lampy, aż top nabierze temperatury pokojowej i przemywamy paznokcie cleanerem Shea Super Shine. Ściągamy warstwę lepką w dół, drugą stroną wecika doczyszczamy paznokcie, aby nie przenieść warstwy lepkiej na skórę. Suchym wecikiem wykonujemy dodatkowe polerowanie dla uzyskania charakterystycznego skrzypienia. Tak prezentuje się dłoń naszej modelki z idealnie wymodelowaną krzywą C. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy jedliście kiedyś zupę widelcem oraz czy preferujecie galaretkę, a może żel samopoziomujący. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Cześć!